Tym razem będzie o portrecie, który wygląda pozornie zupełnie zwyczajnie, ale tak naprawdę zawiera w sobie bardzo mocny komunikat. Mocny i niezwykle aktualny. To portret Elżbiety z Lubomirskich-Sieniawskiej. Przypomnijmy pokrótce, że była to najbardziej wpływowa kobieta Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku, zwana przez współczesnych królową bez korony. Zajmowała się właściwie wszystkim. Była bardzo aktywna politycznie. Znakomicie zarządzała rozległymi majątkami, rezydencjami, upiększała ogrody. Prowadziła ożywioną działalność fundatorską na rzecz kościołów i klasztorów. Bardzo dużo podróżowała. Pisała tysiące listów, analizowała otrzymywane informacje, raporty, gazety, korespondencje. Prowadziła osobiście swoje sprawy sądowe. Jedne towary sprzedawała, inne kupowała, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu Europy. Dzisiaj pewnie uznano by ją za kobietę sukcesu i zapewne często by ją zapraszano do różnych talk show, a może telewizji śniadaniowej. I pewnie często zadawano by jej takie pytanie. Właściwie, jak to się stało, że osiągnęła pani aż tak wielki sukces? Oczywiście nie mam pojęcia, co odpowiedziałaby Elżbieta Sieniawska, ale możemy spróbować zgadnąć. Może wspomniałaby coś o znakomitym urodzeniu, o dziedziczonych majątkach. Pewnie powinna także dodać odrobinę o pozycji i urzędach sprawowanych przez jej męża, które zapewniały wpływy także jej. Ale to wszystko to tylko dobra podstawa i punkt wyjścia. To wcale nie było decydujące. A więc co było? Czy hart ducha? Bystry umysł? Inteligencja? Odwaga? Pragmatyczne podejście do rzeczywistości? Może umiejętność prowadzenia bardzo wielu spraw równocześnie? To wszystko rzeczywiście było istotne, ale tak naprawdę chyba najbardziej istotna była cecha, którą świetnie widać właśnie w tym portrecie. Przyjrzyjmy mu się uważnie. Popatrzmy na pozę, gesty, na wyraz twarzy Sieniawskiej. Czy one nam się z czymś kojarzą? Czy czegoś nam nie przypominają? Otóż tak mniej więcej wyglądały ówczesne portrety męskie. Zarówno hetmanów, wysokich rangą urzędników, jak i takich zwykłych, przeciętnych szlachciców. Spójrzmy chociażby na ten gest prawej ręki. To pewne podparcie się pod bokiem. Przecież to do złudzenia przypomina dokładnie te męskie gesty. Z tą ręką zaciśniętą na rękojeści szabli, która stanowiła w portretach symbol zarówno ich pozycji społecznej, jak i ich siły. Zobaczmy z kolei na gest drugiej dłoni, którą Sieniawska tak nonszalancko na luzie oparła o portek jakiejś budowli. Zapewne jest to pałac. W tle widzimy jeszcze park i właśnie ten pałac z parkiem są tutaj odpowiednikiem tych wszystkich symboli, które widzimy w portretach męskich, tych wszystkich lasek marszałkowskich, buław, pieczęci kanclerskich. One właśnie określają główne zasługi Sieniawskiej na polu architektury i znakomitego zarządzania swoimi dobrami. Duże wrażenie robi też wyraz twarzy Sieniawskiej, pełen odwagi i pewności, a może nawet odrobiny wyniosłości. Na ustach błąka się uśmiech kogoś, kto osiągnął sukces i jest absolutnie przekonany o własnej wartości. No i jeszcze strój, bogaty i efektowny. Widzimy drogie guzy spinające ubranie. Nie trudno też dostrzec grunstajowe podbicie płaszcza. Ale ten strój, choć naprawdę bogaty, to wygląda przede wszystkim na wygodny i praktyczny, w sam raz dla aktywnej i zapracowanej kobiety. To przecież nie jest nieludzko zwężona w talii i wydekoltowana suknia, która ma eksponować powaby ciała kobiety i to przecież nie jest portret pięknej i delikatnej niewiasty, która potrzebuje opieki mężczyzny. To jest portret kobiety, która świetnie sobie radzi w męskim świecie. Bo taka właśnie była Sieniawska. Świadomie potrafiła ona grać stereotypami związanymi z cechami i rolami przypisywanymi wówczas kobietom i mężczyznom. Kiedy więc chciała, żeby traktowano ją na serio i poważnie, wtedy przejawiała zachowania, które uważano wówczas za typowo męskie. Potrafiła celnie i dosadnie dobrać słowa. Nie obawiała się konfrontacji ani na niwie politycznej, ani na sali sądowej. Swoich adwersarzy czy podwładnych umiała naprawdę ostro zdyscyplinować. Przejawiała hart ducha i odwagę. Kiedy w listach napominała swojego męża, krytykowała go albo udzielała mu dobrych rad, wtedy często zwracała się do niego per moja panno. W ten inteligentny sposób potrafiła odwracać role przypisywane kobietom i mężczyznom, ponieważ to właśnie ona jako kobieta pouczała swojego męża. Te wszystkie zachowania okraszała jeszcze umiejętnościami, które również uważano wówczas za typowo męskie. Otóż Elżbieta Sieniawska potrafiła władać szablą, umiała strzelać z broni palnej, a także jeździła konno na sposób męski. Ten portret
dokładnie pokazuje tę grę Sieniawskiej z ówczesnymi stereotypami. Jakiż on jest zupełnie inny od współczesnych mu portretów kobiecych, jaki jest odważny, nawet jaki jest zwrotowy i jak świetnie pokazuje naszą bohaterkę, jej osiągnięcia, jej ambicje, ale przede wszystkim towarzyszące jej przekonanie, że takie cechy jak odwaga, hart ducha, zdecydowanie nie są wyłącznie męskimi cechami i równie dobrze mogą określać także kobietę. Patrzmy więc na ten portret i podziwiajmy Elżbietę Sieniawską za to, jaka była. Ale pomyślmy i chwilę również o współczesnej sytuacji kobiet i współczesnych wyobrażeniach na ich temat i przypisanych im rolach. I o tym, jak kobiety cały czas muszą zmagać się zarówno z widzialnymi, jak i niewidzialnymi barierami, z rozmaitymi przekonaniami i normami społecznymi, które wciąż chcą definiować ich miejsce we współczesnym świecie.